Pewna kelnerka zawsze obsługiwała starszego mężczyznę, który przychodził do restauracji na lunch. Jednak kiedy po prostu przestał przychodzić, młoda kobieta odkryła coś, co sprawiło, że jej serce się zatrzymało. Nikt nie mógł sobie wyobrazić, co się stanie. Julie z trudem powstrzymywała swoje podekscytowanie, wchodząc do eleganckiej restauracji, w której znalazła pracę. W wieku 25 lat, z wielkimi marzeniami i ogromną determinacją, postrzegała tę okazję jako szansę na spełnienie swoich marzeń. Restauracja, znana z wybitnej klienteli i wyjątkowych potraw, obiecywała nie tylko dobre wynagrodzenie, ale także szansę na rozwój kariery. Jednak już pierwszego dnia jej entuzjazm stanął w obliczu wyzwania. Inni pracownicy, chcąc ją przetestować, wyznaczyli ją do obsługi najtrudniejszego klienta restauracji. Julie, ten pan tam to pan Henry. Przychodzi tu codziennie i jest bardzo wybredny, jeśli chodzi o jedzenie, powiedział jeden z bardziej doświadczonych kelnerów ze złośliwym uśmiechem. Szczególny brzmiało dla dziewczyny jak niepokojący eufemizm. Obserwowała z daleka mężczyznę, o którym mowa, starszego mężczyznę z wiecznie zmarszczonym wyrazem twarzy, siedzącego samotnie przy swoim zwykłym stoliku. Plotki wśród personelu malowały obraz kogoś tak nieprzyjemnego, że nikt nie chciał go obsługiwać, a teraz to zadanie spadło na jej barki jak test. Biorąc głęboki oddech, nowa kelnerka z uśmiechem podeszła do stolika starszego mężczyzny. Dzień dobry panu. Witamy w naszej restauracji. Jestem Julie i dzisiaj się z panem spotkam. Czy mogę podać panu coś do picia? Zapytała, starając się, aby jej głos był tak przyjazny i stanowczy, jak to tylko możliwe. Starszy mężczyzna podniósł wzrok, wpatrując się w nią w sposób, który sprawił, że Julie poczuła się, jakby była oceniana przez surowego krytyka. Tylko woda z cytryną, bez lodu. Ci ludzie powinni już wiedzieć, co lubię, poskarżył się głosem, który niósł niezaprzeczalny autorytet. Zaraz przyniosę. Jakieś preferencje co do lunchu w ten piękny dzień, czy mogę zasugerować coś z naszych specjałów? Kontynuowała, zdeterminowana, by nie dać się zastraszyć reputacji Henry'ego. Chcę zwykłą dziewczynę. Jestem tu ważna. Powinnaś już wiedzieć, co jem, wykrzyknął nieco gniewnie. Odchodząc, Julie spojrzała na swoich kolegów, którzy śmiali się, patrząc, jak ta biedna dziewczyna cierpi z rąk starszego mężczyzny. Skupiła się jednak na tym, by udowodnić, że poradzi sobie z każdym wyzwaniem, jakie postawi przed nią ta praca, nawet jeśli to wyzwanie miało postać zrzędliwego starca. Nie chciała uczestniczyć w spotkaniu z mężczyzną. Trochę się go bała. Ale i tak to zrobiła, zdeterminowana, by stawić czoła każdej przeszkodzie, jaką fantazyjna restauracja postawiła na jej drodze. Wbrew wszelkim oczekiwaniom, kelnerka nie tylko uprzejmie zajęła się Henrym, ale także stawiła czoła jego nieuprzejmości z uśmiechem i niezachwianą cierpliwością. Po ich pierwszej interakcji wróciła do jego stolika z wodą i powiedziała mu, że jego posiłek jest już prawie gotowy. Nasz kucharz już przygotowuje twoje ulubione danie, dobrze? Oznajmiła, zachowując przyjazny ton. Starzec wpatrywał się w nią, jakby czekał na jakikolwiek powód, by dać upust swojemu niezadowoleniu. Ale coś w sprężystej postawie Julie sprawiło, że się rozmyślił. Dopóki nie zajmie to dużo czasu, to nie ma znaczenia, odpowiedział z nutą pogardy. Dziewczyna tylko się uśmiechnęła. Jestem pewna, że ci się spodoba, powiedziała z większą pewnością siebie. Tak więc, wbrew wszystkiemu, kiedy skończył posiłek, starzec, choć nie wyraził swojego zadowolenia, zostawił na stole spory napiwek. Mały, ale znaczący gest, który zaskoczył wszystkich, w tym młodą kobietę. Sprzątając jego stolik, zobaczyła napiwek i nie mogąc powstrzymać uśmiechu, spojrzała na Henry'ego, który już opuszczał lokal. Dziękuję panu. Do zobaczenia jutro, powiedziała, choć był zbyt daleko, by ją usłyszeć. Wracając do kuchni, zastała swoich kolegów oniemiałych. Nigdy nie dostali napiwku od staruszka. Zwykli nawet narzekać, że był jedynym klientem, który nie dawał napiwków.
Myślę, że po prostu potrzebował dobrej dawki życzliwości, powiedziała dziewczyna, a prostota jej przekonania odbiła się szerokim echem wśród jej kolegów. Od tego dnia za każdym razem, gdy Henry przychodził do restauracji, mówił, że nie chce, aby obsługiwał go ktoś inny niż Julie. Pomimo jego reputacji nieuprzejmego, kelnerka zauważyła krótkie chwile, kiedy zmarszczki starszego mężczyzny ustąpiły miejsca mniej surowemu wyrazowi twarzy, zwłaszcza gdy obsługiwała go ze swoją zwykłą serdecznością. Kelnerka uwielbiała otrzymywać napiwki, ponieważ oszczędzała pieniądze, aby spełnić swoje marzenie o posiadaniu własnego domu, domu, który był synonimem stabilności i miłości, rzeczy, których brakowało jej w dzieciństwie i okresie dojrzewania naznaczonym zaniedbaniem rodziny. Dorastałam w rozbitej rodzinie. Nie było miłości, a moi rodzice porzucili mnie, gdy najbardziej ich potrzebowałam. Kiedyś podzieliła się z kolegą, ale to nie zmieniło tego, kim jestem. Chcę zbudować dla siebie coś lepszego. Marzenie o budowaniu innej przyszłości, kochającego domu, było tym, co napędzało ją każdego dnia. Wiedziała, że nie będzie to łatwe, zwłaszcza biorąc pod uwagę jej skromne pochodzenie i wyzwania, przed którymi stanęła dorastając praktycznie sama. Kelnerka wierzyła jednak, że życzliwość i odporność są jej największymi atutami, potężną bronią, która pomogła jej stawić czoła nawet najtrudniejszym dniom w restauracji. I tak, dzień po dniu, obsługiwała starszego mężczyznę z takim samym oddaniem i uśmiechem, nie pozwalając, by jego gorycz skaziła jej istotę. Julie nie zamierzała pozwolić, by zrzędliwy starzec lub ktokolwiek inny zawrócił ją z obranej drogi. Była zdeterminowana, by oszczędzać każdy grosz i budować kawałek po kawałku przyszłość, o której zawsze marzyła. Lata mijały. A relacje między Julie i Henrym, choć oparte na codziennych interakcjach w restauracji, zaczęły się pogłębiać w subtelny sposób. Oczywiście nie przestał być zjełczały i skrzywiony, ale rozmowy między nimi, początkowo ograniczone do jego zamówień, stopniowo stawały się bardziej osobiste, choć starzec był bardzo powściągliwy, ujawniając tylko fragmenty swojego życia. Przy rzadkich okazjach, gdy w restauracji panował mniejszy ruch, a świat na zewnątrz zdawał się zwalniać, starszy mężczyzna dzielił się z dziewczyną fragmentami swojej historii. Dowiedziała się na przykład, że ma syna i że obojętność i dystans definiują ich związek. Starzec zwierzył się, że pomimo tego, że dał swojemu synowi wszystko, co mógł, w tym elitarne wykształcenie i dostęp do wszelkich możliwych możliwości, odpłynął, przyciągany blaskiem pieniędzy i materialnego sukcesu. Wychowałem go sam, wiesz. Powiedział kiedyś dżentelmen, a jego głos przepełniała mieszanka dumy i smutku. Po śmierci mojej żony mieliśmy tylko siebie. Ale w końcu okazało się, że pieniądze są ważniejsze. Kelnerka słuchała z empatią, będąc nie tylko kelnerką, ale także przyjaciółką. Dowiedziała się o żonie Henry'ego, żywej, energicznej kobiecie, której śmierć pozostawiła ogromną pustkę w sercu starszego mężczyzny. Mówił o tym, jak bardzo starał się być dobrym ojcem dla swojego syna, o nieprzespanych nocach i poświęceniach, których dokonał, aby zapewnić synowi wszystko, czego potrzebował. Pomimo jego często szorstkiej postawy, Julie zdała sobie sprawę, że starzec był człowiekiem, który głęboko kochał i wiele stracił. To odkrycie sprawiło, że szanowała go jeszcze bardziej i być może dlatego był tak surowy dla ludzi. I wszystko szło dobrze. Codzienne spotkania w restauracji stały się rutyną. Jednak pewnego dnia Henry nagle przestał się pojawiać. Mijały dni i nie było po nim śladu. Początkowo Julie myślała, że może jest chory lub postanowił zmienić swoje nawyki. Ale po 2 tygodniach bez wieści o staruszku. Ogarnął ją rosnący niepokój. Zastanawiała się, co stało się ze staruszkiem, który pomimo swojego zrzędliwego sposobu bycia, stał się ważną częścią jej życia. Nieobecność mężczyzny pozostawiła pustkę nie tylko przy stole, który zajmował, ale także w sercu Julie, która tęskniła za ich rozmowami i przyjaźnią, którą rozwinęli przez lata. W miarę upływu dni nieobecność staruszka stawała się coraz bardziej zauważalna dla kelnerki i pozostałego personelu. W restauracji kontynuowała swoją pracę z takim samym zaangażowaniem jak zawsze,
ale jej oczy często wędrowały do stolika zwykle zajmowanego przez staruszka, teraz pustego. Naprawdę tęsknisz za tym zrzędliwym starcem? Kpił jeden z kucharzy podczas przerwy. Myślałam, że urządzimy przyjęcie w dniu, w którym przestanie przychodzić. Młoda kobieta tylko potrząsnęła głową ze smutnym uśmiechem na ustach. Tak, był trudny, ale z czasem można się do tego przyzwyczaić, broniła go, przypominając sobie ich rozmowy, momenty, w których zasłona goryczy unosiła się i odsłaniała tylko smutnego starca. Współpracownicy wymienili spojrzenia, niektórzy z wyrazem niedowierzania, inni z nutą szacunku dla współczucia Julie. Skoro tak mówisz, mruknął jeden z nich. Ale miejmy nadzieję, że nie wróci bardziej zrzędliwy. Miejmy nadzieję, że wróci trochę szczęśliwszy. W miarę upływu czasu zmartwienie Julie rosło. Obsługując klientów, nie mogła powstrzymać się od spoglądania od czasu do czasu na drzwi, mając nadzieję, że Henry pojawi się, gotowy przyjąć swoje zwykłe zamówienie ze stęknięciem. Jednak w jej wolny dzień, kiedy oglądała telewizję w domu, pewne wiadomości przykuły jej uwagę, przecinając ciszę jej małego mieszkania jak błyskawica. Raport szczegółowo opisywał skandal korupcyjny z udziałem znanego milionera, nikogo innego jak syna Henry'ego, Ronalda Tiltona. W wyniku śledztwa konta jego i jego ojca zostały zamrożone, pozostawiając ich bez dostępu do swoich funduszy, a stary człowiek również stał się podejrzany. Julie poczuła, jak ściska jej się serce, gdy usłyszała te wieści, ale to, co nastąpiło później, całkowicie pozbawiło ją tchu. Po intensywnej kłótni z synem, starzec wziął swój samochód i odjechał drogą, gdzie uczestniczył w poważnym wypadku samochodowym. Trafił do szpitala w stanie krytycznym, a z powodu zamrożonych kont nie mógł zapłacić za operację, której pilnie potrzebował. W wiadomościach pokazano zdjęcia wypadku, wraku samochodu, a kelnerka nie mogła uwierzyć, że los może być tak okrutny dla człowieka, który już tak wiele wycierpiał. Łzy napłynęły mu do oczu na myśl o samotnym i rannym starcu, opuszczonym nawet przez syna, którego tak bardzo wspierał. O mój Boże! Mruknęła, a w jej wnętrzu narastało oburzenie. Z decyzją podjętą w sercu, Julie wiedziała, co musi zrobić. Nie mogła pozwolić Henry'emu umrzeć w samotności, nie po tym wszystkim, przez co przeszedł. Z determinacją 30-letnia już dziewczyna nie wahała się ani chwili. 5 lat oszczędzania, każdy grosz, który zaoszczędziła na swoje marzenie o domu, miał zostać przeznaczony na nieoczekiwany cel, ale taki, o którym jej serce wiedziało, że jest słuszny. Pośpieszyła do szpitala, pilność pulsowała na każdym kroku, napędzana mieszanką niepokoju i strachu. Kiedy tam dotarła, zastała zimną i obojętną biurokrację. Nie mogła uwierzyć, że życie człowieka może być zagrożone z powodu braku środków finansowych. Jak możecie go tam zostawić, cierpiącego, czekającego na operację, która mogłaby uratować mu życie? Wybuchła, konfrontując się z lekarzami i administracją z żarliwą wściekłością. Waszym obowiązkiem jest ratowanie życia, a nie decydowanie, kto zasługuje na ratunek na podstawie tego, ile mają pieniędzy. Jej głos odbijał się echem po korytarzach, przyciągając spojrzenia pacjentów, gości i personelu. Niektórzy byli zszokowani intensywnością jej obrony. Inni okazywali podziw i wsparcie. Kelnerka nie była tam jednak po to, by kogokolwiek zadowolić lub zaszokować. Była tam z misją, aby zapewnić Henry'emu, mężczyźnie, który stał się częścią jej życia, leczenie, którego potrzebował. Z oszczędnościami w ręku powiedziała, oto pieniądze. A teraz zrób coś. Julie zrobiła coś, co wielu uznałoby za nie do pomyślenia. Zapłaciła za operację staruszka. Czyn ten był nie tylko przejawem hojności, ale także świadectwem charakteru i siły młodej kobiety, która pomimo osobistych przeciwności losu postanowiła zmienić czyjeś życie. Kilka dni później, gdy Henry w końcu obudził się po operacji, znalazł ją śpiącą na krześle obok niego, jako stałą obecność, która dawała mu pocieszenie i nadzieję. Kiedy dowiedział się, że to ona zapłaciła za operację, w jego oczach pojawiły się łzy wdzięczności zmieszane ze wzruszeniem.
Jak mogę ci się odwdzięczyć, moja droga? Zapytał, jego głos był przepełniony emocjami. Możesz mi się odwdzięczyć szybkim powrotem do zdrowia i pójściem do restauracji, aby dać mi więcej napiwków, zażartowała, trzymając starszego mężczyznę za rękę. Mężczyzna powiedział kelnerce prawdę o swoim synu, który miał pieniądze, ale postanowił nie pomagać ojcu. Powiedział mi prosto w twarz, że będzie mu lepiej, jeśli umrę, bo wtedy dostanie swój spadek. Te słowa złamały serce młodej kobiecie, która słuchała w milczeniu, a oburzenie w niej wrzało. Jeśli będzie pan czegoś potrzebował, panie Henry, jestem tu dla pana, obiecała Julie z delikatnym uśmiechem. W następnych dniach dotrzymała obietnicy, odwiedzając go codziennie po pracy, poświęcając swój czas i uwagę mężczyźnie, który zaczął postrzegać ją jako córkę, której nigdy nie miał. Zdolność młodej kobiety do opieki, miłości i poświęcania się dla innych oznaczała, że dla Henry'ego Julie stała się nie tylko kelnerką, która obsługiwała go przez lata, ale także latarnią nadziei i córką. Po miesiącach batalii prawnych w trakcie rekonwalescencji Henry'ego. Prawda w końcu wyszła na jaw o skandalach z udziałem jego rodziny. Dzięki determinacji i pomocy kompetentnych prawników staruszek zdołał udowodnić swoją niewinność w sprawach korupcyjnych z udziałem syna. Proces był żmudny i wyczerpujący, ale sprawiedliwość zwyciężyła. Jego syn został pociągnięty do odpowiedzialności za swoje czyny i uwięziony, podczas gdy staruszkowi udało się odzyskać cały majątek. W geście ogromnej wdzięczności i uznania starzec postanowił zapisać wszystko, co posiadał, na rzecz Julie. Kobieta była zdumiona i prawie się przewróciła, gdy przyniósł jej dokumenty do podpisania. Dla niego dziewczyna nie była tylko uprzejmą kelnerką, która zmieniła jego gorzkie dni w chwilę radości. Naprawdę stała się córką, kimś, kto pokazał prawdziwe znaczenie rodziny, nie przez więzy krwi, ale przez więzy serca. Uratowałaś mnie, kochanie, na więcej sposobów, niż możesz sobie wyobrazić, powiedział, gdy powiedział jej o przekazaniu majątku. Chcę, żebyś miała stabilność i dom, o którym zawsze marzyłaś. Julie, wzruszona, przyjęła hojny gest, ale postanowiła pójść dalej. Zabrała staruszka, by zamieszkał z nią w ich nowym domu, który teraz należał do nich. Postrzegała go jako ojca, tworzącego rodzinę wybraną z pokrewieństwa i miłości. Pomimo nowego życia, które na nią czekało, młoda kobieta zdecydowała się kontynuować pracę jako kelnerka. Praca, która początkowo była tylko środkiem do celu, stała się ważną częścią jej życia. W końcu to dzięki niej odnalazła szczęście. Henry odmienił jej życie, a ona odkryła radość ze służenia ludziom i nawiązywania z nimi kontaktu. Historia tej prostej kelnerki stała się dobrze znana w restauracji, opowieść o tym, jak życzliwość i empatia mogą zmienić życie w nieoczekiwany sposób. Kobieta wiodła swoje nowe życie z ojcem u boku. Razem dzielili się śmiechem, posiłkami i pewnością, że bez względu na to, co przyniesie los, zawsze będą mieli siebie nawzajem. Kelnerka, która kiedyś marzyła o domu, teraz miała o wiele więcej. Rodzinę, dom pełen miłości i pewność, że wybory dokonywane z sercem zawsze prowadzą do właściwej ścieżki. A jeśli spodobała ci się ta historia, jestem pewien, że następny film, który pojawi się na twoim ekranie, również cię poruszy. Nie zapomnij zasubskrybować, dać nam kciuka w górę i aktywować dzwonek powiadomień, aby nie przegapić żadnego z naszych nadchodzących filmów. Do zobaczenia w następnej wzruszającej historii.